Myślę, że dywan Alladyna od Frunie, że wieloletnie treningi na dywanowej nawierzchni w Sopocie odejdą w niepamięć i nasz chłopak Paweł Ciaś pokaże, że wygrana z Andrą Arnaboldim wcale nie takim łatwym przeciwnikiem, bo pamiętajmy, że Arnaboldi w lutym w hali Orbita we Wrocławiu podczas Challengera ATP pokonał takiego asa jak Łukasza Kubota, czyli mistrza Wielkiego Szlema w deblu z Lindstedem 2014, więc skoro Arnaboldi potrafi pokonać Łukiego przed polską publicznością we Wrocławiu na Dodrze, no to znaczy, że Paweł Ciaś też potrafi grać. Szybkość, sprawność, pytanie, czy nawierzchnia, na jakiej rozgrywane są mecze w Szczecinie, będzie przyjazna Polakowi. Oczywiście wiadomo, że Renzo Oliwo to jest dżentelmen, który wygrywał i w Como, i w Ekwadorze, i w Moskwie na kleju, na kortach ziemnych, z dobrymi partnerami debla, Federico Delbonisem czy Horacio Zebaszosem, który w Vigna del Mar spakował Rafę Nadala, 2,47 grali chłopcy, więc ogranie, ranking, doświadczenie po stronie 2 lata starszego Argentyńczyka, ale nawet fakt, że pokonał Tomiego Robredo w Bostad w Szwecji też na kortach ziemnych nie sprawia, że Paweł Ciaś ma czuć się upokorzonym czy bez szans. Myślę, że jeżeli Paweł Ciaś zagrał bardzo regularny tenis, będzie trzymał piłkę w korcie, z rzadka chodził do siatki, trochę do przodu zagra i będzie regularny, to możemy mieć piękną niespodziankę w czwartkowy wieczór w Szczecinie.